Siema, tu Pyza wraz z Grzesiem. Siema, Grzesiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I tak, ostatnio mówiliśmy, następny wypad na grzybkach będzie z rydzy, mleczai. A czy będą, zobaczycie to na najnowszym filmie. Więc zaczynamy najnowszy film. Na tą chwilę jest 10:35, 28 wrzesień, dokładnie wtorek. I w ten wtorkowy dzionek, wolny od pracy, nakręcimy jakiś materiał oto z tego lasu. Czyli mleczaje, rydze i interesują nas grzybki. Te, co powiedziałem. Więc nie przedłużając już dłużej, zapraszam na najnowszy film w moim i Grzesia wykonaniu. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Szukamy rydzy, mleczai, a może jakiś borowik się trafi, to zobaczycie na moim filmie. Więc weszliśmy do lasku i teraz pośmigamy, poszukamy grzybków. Jest pierwszy, ale nie za duży. I zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda, czyli pierwsza sztuka, ale tylko jeden. Tylko jeden, ale cieszy. Więc u Grzesia też tam jeden był. I tak myślę, że chyba ich nie będzie. Chyba ich nie będzie, ale obym się mylił. Zobaczymy to dalej. Jeszcze sprawdzę go. Czyli będzie tak, aby odkroić i oby było na blaszkę kilka sztuk chociaż, ale jeden już jest, więc szukamy dalej tych naszych rydzy. Mam kolejnego. Będziemy musieli sprawdzać ten, niestety nie, ale tu jest ładny i tak mówię, będzie trzeba sprawdzać, będzie trzeba je sprawdzać, tak aby darmo nie nosić robaczywych. Więc zobaczymy. I tak to mniej więcej już wygląda. Lecz szukamy dalej tych mniejszych. Najlepiej to by nas interesowały takie rydze. Ten już jest taki fajny. Zobaczcie. Ten już jest taki fajny. Więc zbieram. I tak będę musiał to posprawdzać. I jakiś sosik może będzie. Tylko potrzeba więcej tych grzybków. Ale coś się zaczyna dziać. Szału może nie być. Ale szukamy tych pomarańczowych grzybków.
sztuka. Tutaj kolejna i mamy dwa, które przytulimy. Szukamy dalej. Pomału się napełnia koszyk, a w domu je posprawdzamy, bo nie mamy zbytnio dużo czasu na szukaniu grzybków, więc to robaczywe i tak to mniej więcej wygląda. Tak to mniej więcej wygląda, czyli coś jest, tylko musimy teraz znaleźć takie ładne osobniki do naszego koszyczka. Ok, zbieramy dalej. Dużo robaczywych trzeba wycinać. W domu, tak jak mówię, sprawdzę, jaki sosik prawdopodobnie będzie. To nie, to nie, to nie. Tu jest jeszcze taki w miarę. Tu jest w miarę, ale robaczywy. Tam jest duży. Szukamy tych mniejszych. Tych mniejszych. I sosik będzie na masełku. Nie inaczej. Nie inaczej. Oczywiście część odejdzie w domu, ale to w innych warunkach będziemy sprawdzać, obierać i szukamy dalej. A tu co mamy przy drodze, drodzy Państwo? Gwóźdź programu. Ale mu zrobię fotkę. Jaki piękny borowik. Zobaczcie. Pogoni za rydzami, mleczajami. A tu taki piękny osobnik, któremu zrobimy fotkę. Taki piękny. O, borowik superowy. Superowy.
ale oczywiście go machniemy, bo jest miękki na obkoło. Zobaczcie, zobaczcie, czapka prawdopodobnie zdrowa, to mamy, a tu ogonek, robaczywy. I widzicie, z takiego ładnego borowika, co zostało, ale sztuka piękna. Przyznać musicie sami, ale tylko jeden. Tylko jeden. A tu co mamy? Tu nie, tu nie, tu nie. Więc zobaczę jeszcze z tyłu, czy nie ma drugiego prawuska. Takich nazbierać. Takich zdrowych. I by było w pytkę, tu widzę sztukę. Tu jest kolejny robaczywy. Tu, 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 tu. Tu wszystko cięte. I nie widzę, żeby były inne. To takie pojedyncze sztuki. No ale coś się dzieje. Coś się dzieje. Szału nie ma. No ale jakieś grzybki są. I to jest najważniejsze, że są. Tak? No słabo. Grzesiu niedaleko też zbiera. Zobaczymy, co u niego. Zobaczymy, co u niego. Ale wszystko w tych trawach. W trawach i w gałęziach. Trzeba chodzić po krzakach. Za tymi rydzami. Tu takie dwa fajne. Takie ciekawe grzybki. I tak to mniej więcej wygląda. Upychamy. Tak mówię, dużo tego nie trafimy. Tak to czuję, ale z pustym koszykiem nie wrócimy. Jeszcze to się idealnie w domu pomalutku dokładnie sprawdzi i na pewno coś będzie do szamania z dzisiejszego wypadu. Tu widzę ładnego z daleka. I są kolejne dwa. Ten robaczywy, ten cały, a ten sito. To koszyczka. I oby takich więcej małych. Ale nie widzę. Zobaczymy tu, czy nie ma nic. Wszystko poprzewracane. Ktoś inny sprawdzał. Nie ma, nie ma. I nie ma. Zaraz musimy iść do Grzesia. I opieńka. Zobaczcie. Jaka dorodna opieńka. Tu opieńki, więc jaki sosik
będzie jakiś sosik. Będzie. I tu dwa. Okej. Mało, ale są, nie ma co marudzić. No! Nie ma co marudzić. Grzesiu, niedaleko. Ja coś tam tnę. Chodzę pomalutku. I taki wypad za grzybkami. Rano byłem na rybkach. Widzicie dwa filmy z jednego wypadu, czyli 3 godziny wędkowania. Wpadło 3 karpie, 2 leszcze. No i później kolega zadzwonił, więc zmiana planów, a że byłem niedaleko, więc czemu nie, to na grzybki. I z jednego dnia dwa wypady na rybki i na grzybki, czyli dzień dzisiaj aktywny. Przyznać to musicie. No i rybki dopisały oraz grzybki, które teraz zbieramy. I zobaczymy, co jeszcze fajnego się trafi. Co jeszcze fajnego się trafi. Tu jest. Tu jest taki ładny i tu jest. Tylko zobaczymy, czy nie robaczywy. Też ładny.
to tak czy siak grzybki dopisują. Tniemy, zbieramy, szukamy. Zobaczymy w trawie, czy tu nic nie wystaje. Czy tu nic nie wystaje. Tego nie. I takie fajne zbieranie mamy, jak widzicie to na filmie. A to co mamy ładnego? Miękki, robaczywy, a z drugiej strony nic nie widzę. Tu jest, ale też miękki, więc migamy dalej. Robaczywe, przynajmniej te. Więc Grzesiu jest. Grzesiu, co i jak? Gadaj. Ja mam groszy. No, zobaczcie. I borowika jednego pięknego miałem. Ja kozaka czerwonego. Czerwonego. I powiedz, Grzesiu, co jak jest z tymi grzybami dzisiaj? Że sporo jest, tylko... No, jest dużo robaczywych. Dużo wyciętych, uciętych. Ludzie przeszli przez weekend, przekosili to, tak? Że zostały nam tylko te niedobitki. Ale znajdziemy jeszcze. Znajdziemy. I drodzy Państwo, dopóki chodzimy po lesie, mamy okazję coś trafić, więc zostańcie jeszcze z nami i zobaczymy co jak. I tak jest u mnie i u Grzesia. I coś się zaczyna dziać. Ale my się tym nie przejmujemy. Odpoczynek, tak jak mówię, dzień dzisiaj mam aktywny, czyli z rybek. 2,5 godziny nad wodą, teraz z 2-3 godzinki w lesie. I taki dzień. Czyli ryby były, grzybki są. I żyć, nie umierać, jak to się mówi. Nie umierać. Byle mu homorów nie zbierać. Byle mu homorów nie zbierać, bo już nie doczekam następnego dnia. Więc... Właśnie minął dużego rybu. O, widzicie, Sylwek minął, bo Sylwek... Ale a nie już taki stary. Ale coś się wykroi. Jest pięknie, nic dodać, nic ująć, taki aktywny dzisiaj, aktywny dzień nad wodą oraz w lesie,
No i dopisały rybki oraz grzybki, które znajdujemy. Nie inaczej. No sporo, ale w domu przebierzemy jeszcze. Ale najważniejsze, że się trafiają. I będzie sosik. Na bank będzie sosik z tych naszych rydzy. O, tu są ładne opieńki, więc trochę ich przytulimy. Więc trochę przytulę. Zobaczymy, co się z nich wykombinuje. Coś się z nich wykombinuje, czyli same łebki mnie interesują. Czyli same łebki z opieniek. Resztę tych dużych zostawimy. Garstkę małych i śmigamy i zobaczymy, co jeszcze. Ręce całe brudne. Grzesiu rękawiczki sobie wziął, ja szybko z ryb przyjechałem, to tylko nacienie przebierałem, tylko wędki odłożyłem, sprzęt, koszyk i od razu do lasu. Jak widzicie, i coś się trafia, nawet ładny borowik, z tym, że robaczywy, no ale trafił się, a celowo film miał być z rydzy, mleczai i są, dopisały, jak na godzinkę chodzenia. 11:46, no półtora godziny chodzenia, to nieźle, jest pięknie. Robaczywy. Ok, ten też jakiś taki nie za bardzo, sprawdzę go. Nie, ten jest dobry, tylko noga. Ok,
i jest pięknie. Pięknie. Superowo. Pięknie. I superowo. Jak masz? Zobacz. Zobacz jak pięknie. Jak pięknie. Kozaczek. U mnie podobnie. I tak to mniej więcej leciało. Teraz wrócimy się trochę w stronę samochodu. Już będziemy pomału kończyć, nie? Tak. Jak myślisz? Nie ma to... Ja bym pochodził, ale nie mam za bardzo czasu. Nie ma za bardzo czasu. No więc wracamy. Wracamy. I drodzy widzowie, mniej więcej tak to wyglądało. Więc zobaczymy jeszcze, co się trafi po drodze i pomału będziemy kończyć. Więc idziemy dalej. Systematycznie wracając się do auta. Pojedyncze sztuki, które przytulam. No ale cieszą. Cieszą, czyli coś z tego będzie konkretnego. Tak, drogą no. Idziemy do drogi. Resztę drogą. Nie, wychodzimy, Grzesiu. No bo ja tu nic nie znajduję już tutaj. Dobra, to idziemy tam, gdzie mówisz, okej. Okay. Będzie staruszek. Zobaczymy. Tak mówiłam. Staruszek. Mamy kolejnego prawuska. Zobacz. Kolejny prawusek. Oczywiście go sprawdzę. Okej, zdrowy, zobaczcie, zdrowy, no ale noga, i tak to wygląda, więc weźmiemy go, zobaczymy co z niego będzie, no ale druga sztuka, jak widzicie, to nie jest las borowikowy, to jest inny las, no ale też trafiają się, widzicie, drugi się trafił, ale przyjechaliśmy typowo po mleczaje rydze, kilka odmian mleczaja można tu trafić w tym lesie, więc zbieramy i jeszcze chwilę pochodzimy tędy. I naprawdę będziemy kończyć ten dzisiejszy wypad. Tam jest spleśniały. Więc przygarnę jeszcze kilka opienek, bo są grubaski fajne, ale same łebki to są z tych młodych. Zobaczcie, same łby. Taki najbardziej lubię młode, grube opienki. No i drodzy Państwo, tak to leciało. Pół kosza grzybów,
aktywny odpoczynek, czyli rybki rano, 2,5 godziny rybki, dopisały sztuki i teraz później telefon od Grzesia, czy nie chce jechać do lasu, z miłą chęcią, więc z rybków na grzybki i tak to leciało. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Jedziemy na Kielce, zobaczymy co Grzesiu ma, spotkamy się, umówiłem się z nim przy samochodzie. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I tak to leciało. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału, dzwoneczek, będą śledzić mnie na bieżąco. I łapki, łapki prosiłbym bardzo, żebyście byli zdecydowani, czy łapka w górę, czy w dół, nieobojętnie. Czym więcej łapek w górę, tym dalej to pójdzie. Zobaczcie moje, a teraz Grzesiu jak dojechał. Opieniek. Opieniek, zobaczcie. I no tak to mniej więcej wygląda. Na pierożki jak trzeba. Na pierożki jak trzeba. To dla cioci wszystko. Dla cioci, wiecie. Dla cioci. I tak to mniej więcej wygląda. Więc jeszcze raz, Darka, jedziemy na Kielce. Cześć.